Trądzik jest jednostką chorobową, która nie dotyczy tylko osób młodych. Zdecydowanie coraz więcej trafia do nas kobiet w wieku pokwitania, w wieku dojrzałym, z problemami typowymi dla trądziku i obecnie figuruje jednostka chorobowa zwana jako trądzik dorosłych, którą też należy leczyć i taką skórę też odpowiednio pielęgnować. Nie jest to proste zadanie, dlatego że skóra taka już potrzebuje pielęgnacji również pod kątem pielęgnacji przeciwzmarszczkowej. Również potrzebuje pielęgnacji pod kątem pielęgnacji skóry naczynkowej i często wszystko idzie w parze. Więc generalnie jest to cera wrażliwa, a leczenie trądziku dorosłych opiera się na współpracy kosmetologa, dermatologa, no i dużej edukacji, jeśli chodzi o te podłoże hormonalne, które tutaj też niestety ma znaczenie. Pielęgnacja również w domu. Nie powiem pewnie nic odkrywczego, czy skóra jest problematyczna, czy nie powinniśmy codziennie dbać o nią, a często zapominamy, że skóra odnawia się nam średnio co 29 dni, więc naturalne procesy musimy wspomagać, czyli w domu totalne zmycie makijażu, złuszczenie i nawilżenie tej skóry. Dlatego, że kiedy mamy problemy z wypryskami, często wydaje nam się, że powinniśmy stosować kosmetyki, które skórę wysuszają. Nic bardziej mylnego, dlatego że wtedy tworzymy taką skorupę na twarzy, która uniemożliwia wydostawanie się sebum i tworzą się jeszcze większe problemy. Natomiast nie bez znaczenia jest też tryb życia, jaki prowadzimy, to co jemy, jak spędzamy czas, jakich kosmetyków kolorowych używamy, bo często te oferowane w naszych drogeriach są takimi, które zatykają pory i uniemożliwiają skórze oddychanie. Natomiast w drogeriach są dostępne całe serie kosmetyków, które wychodzą naprzeciw problemom skóry. Często mamy serie, które już są oznaczone, że są to kosmetyki wolne od wszelakich substancji oleistych. Często też na kosmetykach pojawiają się napisy, że są wolne od alkoholu, czyli substancji, która powoduje wysuszanie. Natomiast musimy stosować wszystkie substancje, które zapewniają skórze nawilżenie i regenerację, przyspieszoną regenerację. Także te serie są dostępne, natomiast wymagają od nas czytania etykiet, czego często zapominamy.